Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to będzie coś w rodzaju poradnika, dosyć krótkiego i właściwie dla początkujących graczy, ale może nie tylko. Dotyczy sprawa artylerii i dotyczy trybu PvE, czyli tego trybu, w którym gramy przeciwko botom. W tym materiale chciałbym, no, niektórym prawdopodobnie przemówić do rozsądku, aby bardziej efektywnie wykorzystywać artylerię właśnie w tym trybie, ponieważ oczywiście, jeżeli ktoś zbija gwiazdki, to może właśnie na PvE naprawdę potężne ilości doświadczenia zdobyć. Okej, na czym sprawa polega? Przede wszystkim chodzą takie słuchy, niektórzy, może powiem tak, twierdzą, iż artyleria na PvE tylko przeszkadza, jest albo bezużyteczna, albo właśnie przeszkadza. Otóż nic bardziej błędnego. Oczywiście ona może być bezużyteczna, ale dzięki kilku bardzo prostym zabiegom może być wręcz odwrotnie. A czy jest przeszkodą? Przeszkodą nie jest nigdy, wręcz może być bardzo pomocna, zwłaszcza tam, gdzie mamy bardziej miękkie czołgi, które też, jak twierdzą niektórzy, nie nadają się za bardzo do misji PvE, ale jeżeli mamy na przykład jeden twardy czołg, a reszta miękkich i artyleria, to ta artyleria może przychylić się do zwycięstwa wręcz. Dobra, na czym sprawa polega? Moi drodzy, cała rzecz rozbija się o mapki, a raczej może nie o mapki, tylko o konkretne misje na mapkach i to, gdzie startujemy. Jeżeli chcecie rozgrywać artylerią bitwy PvE, to jest to świetny pomysł, ale musicie wiedzieć dokładnie, które misje dla artylerii się nadają. Co więc należy zrobić? Zawsze mieć przy sobie, przed sobą kartkę papieru, długopis, tak jak ja to zrobiłem, i od początku, kiedy grałem artylerią, wynotowywałem sobie odpowiednie nazwy mapek, czy też nazwy misji, to chyba lepsze będzie, takie, które się nadają, takie, które są beznadziejne i określone tryby trudności. Zobaczcie, jeżeli kliknę teraz misję PvE, mam tutaj do wyboru trzy różne poziomy trudności. Jeżeli jest już dostępny poziom ten najtrudniejszy, czyli w tym przypadku ciężki, to jak najbardziej radzę go wybierać. Niższymi poziomami nie będziecie mogli tego wybrać, tylko będzie poziom średni. Więc dzielimy sobie kartkę na dwie części dla kontraktów tak zwanych średnich i ciężkich. Cóż nas teraz obchodzi? Moi drodzy, obchodzi nas to, co się tutaj pojawia. Występują misje, na przykład operacja Tsunami, operacja Widmo, operacja Kodiak, operacja Falanga i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to musimy sobie wynotowywać. Innymi słowy, jeżeli chcemy teraz misję wykonać dobrze, to powinniśmy wiedzieć, czy operacja Tsunami nadaje się do naszego grania artylerią. Ja zerkam na swoją tajemniczą karteczkę i widzę, że pod znaczkiem tak mam właśnie operacja Tsunami, czyli spokojnie mógłbym tutaj artylerią wystartować. Pamiętajcie, że te nazwy są takie same na przykład trudnym i średnim, ale to wcale nie musi oznaczać dokładnie tak samo przeprowadzonej bitwy. I teraz, jeżeli mogę Wam tutaj coś powiedzieć, to na przykład na poziomie średnim mam zaznaczone, że operacja Czyste Niebo, operacja Tsunami, operacja Kodiak i jeszcze do tego Skorpion, te nadają się dla artylerii. Natomiast Stalowy Wilk oraz Widmo zupełnie się nie nadają. Jeżeli to zastosujecie, to po prostu unikniecie dziwnych sytuacji, w których gracze wasi kompani właściwie z teamu będą psioczyć, i psioczyć zupełnie słusznie, bo jeżeli artyleria pojawia się, moi drodzy, na mapce, która jest typowo miejska i gdzieś tam pomiędzy budynkami, to po prostu obniżamy zdolności bojowe swojego teamu. I tego właśnie trzeba unikać i moim zdaniem stąd biorą się wszelkie nieporozumienia pomiędzy artylerzystami a normalnymi graczami w tym trybie. Na co powiecie, dobra, jest operacja Tsunami, ja chcę grać artylerią, no ale mam zaznaczone, że jest beznadziejna.
Słuchajcie, w takim przypadku należy taką misję rozegrać normalnym czołgiem, dowolnym. Jeżeli rozegracie tą operację tsunami, to wtedy następny raz, jeżeli weźmiecie średni kontrakt, już tutaj nie będzie tsunami, tylko będzie coś innego. Zawsze w ten sposób należy postępować. Jeżeli chodzi o te najtrudniejsze, oczywiście ja mam to, nie wiem, z miesiąc temu to sobie wypisałem, więc mam nadzieję, że tutaj nie zmienia się nic w tych nazwach. Mam na przykład zaznaczone, że operacja Falanga, Kawaleria, Czyste Niebo, Onyx, te operacje najbardziej nadają się właśnie w ciężkich kontraktach dla artylerii, a przykładowo operacja Opos, Perseusz zupełnie się do tego nie nadaje albo bardzo słabo się nadaje. No i to właściwie całe moje przesłanie tego waszego. Akurat Herbringer nie mam tego, także musi być to jakaś nowa albo jeszcze na to nie trafiłem. Zresztą ostatnio trochę mało gram, bo za bardzo Wiedźmin mnie wciągnął i Fallout 3 i trochę odpuściłem. Nie tylko zresztą Armored Warfare, ale i też WOTA i World of Warships. No ale te informacje, które tutaj mam zanotowane, to właśnie wolałem wam przekazać. Dzięki temu bardzo będzie się wam fajnie grało. Wiecie, jaki jest jeszcze plus tego? Jeżeli pojedziecie misję artylerią, bo chcecie zbić gwiazdkę, a czasami są gwiazdki, nie wiem jak jest dzisiaj, razy 3, proszę bardzo, więc mamy doświadczenie razy 3 za pierwszą bitwę i traficie akurat na bitwę, która jest beznadziejna dla artylerii i wasz team wygra, wtedy dostajecie straszliwie mizerny exp, prawda? Więc to jest również bardzo, bardzo ważne, żeby mieć wynotowane to wszystko i po prostu sobie zbijać jak największy exp na gwiazdkach. No i co? To tyle. Materiał, tak jak mówiłem, przeznaczony dla graczy, którzy zaczynają właściwie dopiero przygodę. Mam nadzieję, że wam się spodoba i przede wszystkim, że wam się przyda i będziecie mieli lepsze wyniki dzięki temu. To tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.